Witam moi mili, jeszcze przed snem chciałem wam tylko coś pokazać. W takim miejscu jak stanąłem, nagrywałem wam, pokazywałem krzaki, żadnej lampy, psy, że tak powiem, szczekają. No, wrony już nie kraczą, bo śpią, no, ale jest jak jest, po prostu jest klimat nie za bardzo. Ciemno, to nawet kolega podjechał tandemem, to się do mnie przytulił. Bo to też mu czasu zabrakło i tak staną, mówię, przytul się, to zawsze będziemy mieli jakąś stronę plandeki bezpieczną, nie? Tym bardziej, że on jeszcze ma towar plombowany z plombami i w takim miejscu stoi, no to też jest fajnie. No zakładam taką klamrę, mam mniejszą klamerkę z małym pasem, owijam to o klamkę z jednej strony, owijam z drugiej strony, naciągam i to jest wystarczająco. Dodatkowo otwieram szyber dach, robię cyrkulację. A to tylko z jednego względu, bo teraz nowoczesny złodziej, debiliusz taki, który krzywdzi kierowców i okrada, bo on myśli, że on tutaj posiadają nie wiadomo co, no ale on żyje i bazuje jak na takich rzeczach, jak na laptopach, telewizorach i innych wynalazkach, również i telefonach, prawda? No, dysponuje gazem i były przypadki po prostu zaduszenia się kierowców, serce nie wytrzymywało, gdzieś tam kilka lat temu, z tego co pamiętam, była głośna afera, puścili gaz, wynieśli co mieli wynieść, trzasnęli drzwi, ale dawka, stężenie gazu tego było tak silne, że kierowca się nie obudził, serce nie dało rady, a znowu z innymi rozmawiałem z osobami, które zostały zagazowane, to potrafiły 20 parę godzin przespać jednym ciurkiem, później się budziły z odruchem wymiotnym, z bólem głowy, nie? Także jest to na pewno niebezpieczne, szkodliwe, tym bardziej, że oni sobie nie zdają sprawy i chcą tutaj bezpiecznie wejść i nie wiadomo ile się do tego wciskają, prawda? No i tak to wygląda. Założyłem ten pas i teraz będę bezpieczniej spał. No jeszcze taką wiadomość dostałem właśnie od znajomego z pracy, że kolega, z którym pracowaliśmy, jeździliśmy, spędzaliśmy weekendy właśnie dzisiaj, zmarł, cholera, i to tak to jest. Smutno z tego powodu, bo człowiek nie był może aż tak blisko związany, ale jest to człowiek, jest to osoba, z którą się widział, człowiek siedział, rozmawiał. No, że się jest człowiekiem, ma odruchy ludzkie. Tak więc jest każdej osoby szkoda. Bez względu na wiek, status. Po prostu szkoda człowieka. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie.